Rejestrując się w platformie gamerhash.com, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaszko, z tej strony Mitrox i zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy się po raz kolejny grze Batman Arkham City. W dzisiejszym odcinku będziemy się raczej nadupcać z Jokerem, tak mi się wydaje. Do końca gry zostało nam naprawdę niewiele. Zostało nam chyba 3 odcinki, tak mi się zdaje. Doszedłem już do tej fortecy, do której mieliśmy dotrzeć. Chyba fortecy, tak to nazwijmy. I już na starcie trochę srąbałem, bo chciałem się spuścić tutaj, nie aż na taki dół. Zabijam sobie jednego ze snajperów, a raczej nokautujemy teraz tutaj tego drugiego i będzie raczej już git. Będziemy musieli wejść przez te drzwi, tak mi się wydaje. Droga tutaj była, no, nieźle posrana, bo naprawdę dużo helikopterów tędy latało i lekki problem z tym był, ale jakoś po boku, na dole dało się przejść. Jakieś kody chyba na wyższym poziomie, bo już taki czerwony się świecił kolor. I co tutaj mamy? Dobrze idziemy? Raczej dobrze. Czy tylko się upewnię, raczej tak. Więc teraz raczej musimy otworzyć sobie tędy drzwi. I mamy przeciwników. Spoko, ale jak my mamy tych przeciwników zabić? Raczej od dołu będziemy musieli. Teraz musimy otworzyć kolejne drzwi. Już raczej będzie chyba git tędy. Tak, dobrze poszedłem. Those tiger guards have stun sticks. I need to attack from behind to avoid being hit. No to jest lekki problem. Spacja, spacja i unik, dobra. Dało radę znokautować tego jednego chłopa, więc już mamy ułatwioną robotę. Ale teraz musimy tylko tych chłopów też od tyłu porobić. Jeden już nie ma paralizatora, drugi też nie ma, więc plan jak najbardziej się nam udał. Teraz musimy tylko ich pokonać. Ciekawe, czy tych więźniów będziemy mogli uratować. Raczej bym ich nie uwalniał, bo ostatnio jak uwolniłem, no to przejechałem się na tym trochę. Już mi się mniej podoba, ale nie wiem, czemu nie możemy atakować ani nic. Coś mi się wydaje, że za wcześnie poszła animacja, a raczej otwieranie drzwi i ci przeciwnicy wybiegli w czasie cutscenki, którą miałem mieć, a jak widać nie miałem cutscenki, chyba że to nie miała być cutscenka, tylko na takim monitorze to miało być wszystko wyświetlane. Spoko, nawet fajnie to wszystko poszło, ale jak widać HP nam nie zabrali chyba wcześniej, gdy była taka cutscenka. Nie mieliśmy w ogóle praktycznie niczego, tylko naszego Batmana z przodu i praktycznie tyle. Zapomniałem w ogóle poużywać trochę naszego ekwipunku, który już mamy, czyli kilku kulek, czyli elektrycznych impulsów, jeszcze coś tam do zamrożenia i chyba będzie git. Na początku bym się pozbył tego chłopa, który ma broń, albo pałkę, albo nie wiem co, pistolet jakiś tam, na pewno nie. Karton, możemy odpalić chyba combo, fajnie. Kolejni
przyszli, więc mamy już lekkawy problem, ale będziemy mogli sobie kogoś tutaj pozamrażać. To już przyjemnie się wydaje, jak tych przeciwników jest znacznie mniej. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego posranego bossa, bo nie chciałbym tak o sputa z nim walczyć. Ładnie nawet combo weszło, ale musimy jeszcze bardziej się postarać. Naprawdę, tych przeciwników jest tutaj od groma, że nic nie mogę zrobić. A na razie są nokautowani, niektórzy zamrażani, więc chociaż tyle. Musimy szybko uciekać, bo mamy naprawdę problem. No i musi walić z tej broni pet. A chyba już został powalony, tak mi się wydaje, więc git. Kolejne burza, nie toperzy, czy tam ruj, nie toperzy, ale trochę głupio go zagrałem, bo mogłem go bardziej w skupisku tych przeciwników walić. Cholera, no. Dobrze, że zamrażamy tego najbardziej opancerzonego chłopa, przynajmniej będziemy mogli sobie jakoś poradzić z jego przydupasami, tak to nazwijmy. Cholera, wziął broń. Dobra, jeszcze raz powtórzę to i mam nadzieję, że mi wyjdzie w końcu. Wreszcie dało radę ich pokonać. Chyba trzecia próba albo druga. Strange is killing everyone he sent in here. He calls it Protocol 10. What do you want us to do? Wait here. I'm going after Strange. Mamy następny poziom, i tutaj na handy bym sobie ulepszył jakiś pancerz, ale no oczywiście, że Batmanie. Wydaje mi się, że bojowy będzie znacznie lepszym pomysłem, niżeli ten na pociski, ale no też się przyda. Mamy już na równi te pancerze, więc spoko. Pewnie musimy dostać się do tego doktora Strange'a. Zanim się tam udamy, musimy na początku raczej coś skakować, żebyśmy mogli w ogóle tam dojść. Promować. No, spoko, ale... Czy na pewno tutaj mieliśmy wejść? Chociaż nie, chyba tutaj... Nie hakowaliśmy niczego. Raczej nie. Chyba, że... Łazem mamy wejść? Raczej tak, bo mamy chyba... Ekran zapisy... Tak, dobrze poszliśmy. Szkoda, że od razu tutaj wszedłem, a nie poszedłem zobaczyć, co jest w tamtych pokojach, ale już mniejsza z tym. Co my tutaj mamy? Dość duży teren, ale my mamy za to naszą kotwiczkę. Tam mamy jakąś skrytkę tego pana zagadki chyba. Dobra, trochę to srąbałem, ale jeszcze raz. Lecimy i będziemy musieli jakoś tutaj. No i spoko, mamy trofeum. Dobra, tam będziemy musieli pójść. Spoko, sądziłem, że gdzieś indziej, ale na szczęście już chyba wiem, gdzie iść. Więc będzie trzeba użyć chyba tak i... Nie. Dobra, nie mam pomysłu na razie jak, chyba że szybować możemy. Możemy i używamy. Spoko, dało radę. Na pewno dobrze idziemy. Nie, nie idziemy dobrze. Jednak dobrze. To git, teraz musimy raczej tędy zrobić sobie drzwi. Jestem aż zdziwiony, że naprawdę wiem, gdzie iść i mamy dużo przeciwników, ale to nie powinno być problemem. You seem to be good at hiding, Doctor. Stay here and do it again. I'll deal with the guards in that room.
Dobra, musimy pewnie tych wszystkich chłopa powybijać. Już jeden jest nawet w fajnej pozycji tutaj na dole. Żeśmy go ładnie znokautowali. Teraz będziemy mogli raczej po tych gargulcach się tutaj dostać. Mamy kolejnego nawet w fajnej pozycji, w sumie no to polecimy na niego. I na kaut leci. Cholera, zauważyli mnie. Teraz trzeba uciekać. Dał radę chyba. Dobrze będzie się pozbyć tych snajperów, bo oni mogą być największym problemem. No to ciekawi mnie batarang soniczny, bo mamy do niego w końcu ulepszenie, że chyba ogłusza przeciwnika? Tak mi się wydaje. Wyeliminowaliśmy. Tak! O kurde, ale on jest mocny. Ma dużego cooldowna chyba. Kurde, no, leć. No i mamy problem. Pamiętam, żeby ich zgubić, to musimy latać jak posrani po tych gargulcach. Nie wiem, co to w ogóle nawet jest. Dał radę chyba. Czyli tak jakby mamy tylko jeden ładunek tego batarangu. Więc nawet dobrze, że zużyłem go na snajpera przynajmniej. No, pozbyliśmy się dużego problemu z dystansu. Mamy ile tych chłopa? 3, 5. No i na tego polećmy. Wstawił niestety minę. Mamy upgrade'a. Jeden chłop się na nas patrzył, tak, mamy antytermowizję. Fuck, widzi nas. Cholera, nie zgubiliśmy ich. No i porażka, ale powtórzę to i zobaczymy, co się zaraz robić. Dało radę wreszcie pokonać tych chłopa. Jak widzicie, mam full HP, full armora, więc naprawdę tutaj tą misję po cichu zrobiłem. W pięknym stylu. Jedynie te miny mogą być problemem, ale... Je możemy obejść i mamy teraz co zrobić? Nie wiem. Chyba wejść do tej windy, nie windy? Wydaje mi się, że tak. Sprawdzimy zaraz. Mamy coś do zhakowania, jest najprawdopodobniej tak. Hasło odrzucone, o kurde, ciekawe. Aha, czyli drugą końcówkę, obsesja. W sumie to logiczne, bo hasło brzmiało dziwnie, nie ukrywam. I co, i mamy drugi raz zhakować? Tak. Dobra, ciekawe. Stwo. O, przyjęto od razu, git. Fajnie, że coś takiego mamy. Podoba mi się nawet taki mechanizm i musimy pewnie wejść do góry. O, nie bez przyczyny byłaby tutaj taka dziura w szybie. Dobra, czyli z tego co już wiem, batarang soniczny najwyraźniej ma tak jakby jeden ładunek. Zaliczymy tak jakby misję, podmisję, to nam się odnawia tak samo jak HP. Dobra i co? I będzie trzeba z wieży przejść tutaj. Mamy jakiś taki, nie wiem, punkt widokowy jak w Assassinie, z którego się skakało, żeby się po nim wspiąć? Nie wiem, może. Gdy mają pałki, mają praktycznie całe uzbrojenie. Szkoda, że to coś nie jest, ta szyba nie jest wykonana z materiału, który moglibyśmy
wiecie, łatwo rozwalić. Wtedy byłby fajny knockout na tych dwóch chłopach chyba. Poczekam na ten batarang soniczny. Nie możemy tutaj nic zrobić. Mamy jedynie to zabezpieczenie i ten nasz batarang, ale nie wiem, czy coś im damy radę zrobić. No to już wejdźmy do akcji, zobaczmy, jak to wszystko się potoczy. Mam nadzieję, że jakoś damy radę. Dobrym planem było walnięcie tych chłopa z impulsu elektrycznego. Fajnie to zadziałało, nie ukrywam. Trzeba uważać na tych chłopa z pałkami. O kurde, dużo ich tutaj jest. Z góry wydawało się, że jest ich mniej. Jeszcze zająłbym się tymi chłopami, którzy mają zasrane karabiny. Burzenie toperzy, ruinie toperzy. Git to zadziałało. W tym razie, kurde no. Biją mnie jakby, nie wiem co, jak szmatę jakąś. Potężnego pana Batmana. Dobra, na szczęście robimy uniki i jeszcze ich potraktujemy, nie wiem, z granatu zamrażającego i będzie raczej git. Tego najbardziej tanki potraktujemy właśnie tym granatem. Może mu jest za ciepło, przyda mu się orzeźwienie. Gnoj potrafi atakować to dość mocno, unik. Zajebiste jest to, że mamy nieskończoność tych wszystkich materiałów, bo inaczej byłby problem, bo ja naprawdę dużo tego spamię. A no tak, on jest zbrojny, to musimy na niego ultra rozwałkę zastosować. Dał radę, super. I co teraz? Dużo helikopterów, ale one raczej nie będą dla nas problemem. I mamy tutaj coś do zhakowania, naprawdę długie hasło. Z zasłoniętą jedną literą w drugim członie tego wyrazu. Wydaje mi się, że ten pierwszy człon jest poprawnie i mamy dobre hasło. Git. Teraz możemy tędy wejść i raczej opuścić się tutaj. Nie wiem. Dobra, na razie zobaczmy, gdzie nas doprowadzi ta droga. Mamy jakiś punkt widokowy, super. Fajnie, że nam się automatycznie Batman do tego przykleił i mamy tutaj jakieś wejście na górę. Ale zabezpieczone, mamy tutaj jakiś, nie wiem, wystającą rurę. Więc git, bo zna... Odpalenie pocisków. O cholera jasna. Może być problem, ale wchodzimy jeszcze wyżej. Dobra, i mamy już chyba. Nie wiem co. Chyba. Nie wiem co. Źle idziemy, albo nie wiem co. No wiem, że każdego zabija, ale bałam, to nie jest takie proste, jak się może wydawać. Wiecie co? Doszedłem gdzieś. Nie wiem jak, po jakiejś lince. I chyba dobrze idę, skoro mam tutaj jakieś szyfry. Wydaje mi się, że pierwszy człon jest dobrze, tylko ten drugi coś dziwnie wygląda. Też może ten pierwszy jeszcze zmienimy? Działa, konserwacja. No i git, działa. Udało. Więc cieszę się. Centrum bezpieczeństwa, dobrze idziemy? Nie wiem. Skoro mamy tutaj jakieś kwestie przeciwników, to najprawdopodobniej... Co ja tak gadam? Najpewniej dobrze idziemy. Jeszcze jakiś szyb. I co? I może teraz... Tak, i co mamy? Dużo przeciwników. Nakautował mu sobie tego chłopa, ale tamten już idzie. Tutaj mamy doktora Strange'a, Hugo Strange'a.
nie wiem jak go nazywać. No i mamy problem, bo jesteśmy w kratce. I nie wiem za zbytnie sobie tutaj można było zrobić. Mamy batarangi? Oczywiście, że mamy. Na razie weźmy go sobie i co? Przydałoby się jakby oni by się rozproszyli. Byłoby znacznie lepiej, chociaż mamy przecież tutaj drugie przejście, tak mamy. Ale tutaj chłop idzie, więc może będziemy mogli go znokautować. Idealnie za skrzyniami będzie, więc raczej nikt go nie powinien zauważyć. Przynajmniej nie chciałbym, żeby go ktoś zauważył. Piękny knockout, schodzimy na dół i palimy gumę stąd. Kurde, i teraz będą wiedzieć, że jestem pod ziemią. Cholera, no. Mam tutaj jakieś przejście, nie wiem, otworzę je sobie. Czyli praktycznie nic nam to nie dało. Chociaż mamy opcję przyczepienia się i jesteśmy u góry. Zróbmy sobie taki knockout, będzie chyba git. Teraz możemy... Cholera! O kurde, już myślałem, że spadłem. Już myślałem, że oni nas jakoś skanują albo coś. Nie, no nie znajdą raczej tego zwisającego chłopa, tak mi się wydaje. W ogóle też zauważyłem, że ci przeciwnicy, głównie te czarne charakterystyki, są takie skurwysyny. Uważają, że nie damy sobie przeciwko nim rady. No bo wysyłają, nie wiem, 50 przeciwników i się potem dziwią, że a jesteś słaby Batman, jesteś słabszy ode mnie, widziałem, że przegrasz. To jest tak denerwujące, że nie wiem. Mamy gargulce, więc raczej do góry będziemy mogli wejść. I przez, nie wiem, kratkę tam u góry będziemy mogli się dostać chyba. Nie wiem, z chęcią sprawdza. Więc jednak nie. No to dobra, to się na razie spuścimy tędy. I nie wiem za zbytnie, co by można było tutaj robić. Kurde, jakby teraz... O cholera, nie? Przydałoby się jakoś tędy wrócić do tej kratki na dole. Teraz powinno dać radę, dało radę. Bo chciałbym tutaj wejść tam do nich. Przywitać się z tym doktorem Hugo Strange'em. I raczej go, nie wiem, znokautować, zabić, ukraść mu coś, co należy do nas. Teraz jesteśmy w pozycji wyjściowej, więc można by wejść tędy. Jeszcze raz tędy. Kurde, jeden chłop patrzy, drugi jest blisko. O cholera jasna. Czyli dobra, wiedzą, że już jesteśmy. Już wcześniej wiedzieli, że jesteśmy, ale... Teraz już znacznie bardziej chyba wzięli mnie na poważnie. Pozycja wyjściowa to nie chcę. Bardziej by mnie ciekawiła opcja taka. Ale dużo tutaj jest tych przeciwników. Wszyscy mają te zasrane karabiny. Dziwi mnie, że ten Doctor Strange... Jesteś dla mnie niczym, bla bla bla. Chowam się za maską, a ty się kurde chowasz za 50 chłopami z karabinami jakimiś. Trzymają mnie na jeden magazynek praktycznie. Dobra, to na razie mam plan taki, że muszę znaleźć jakiś plan. Może wejdźmy tędy. A teraz się tutaj, o, dostać, mamy to. Oho, lipka. Ja, dobra, jeszcze raz się spuścimy tędy. Nie możemy po tej krawędzi iść, szkoda. I mamy do dyspozycji kratki albo balkon, tak to nazwijmy, balkon. Protokół
Co by tutaj zrobić, naprawdę? Już mi się mózg spali od tego myślenia, zaraz. Na pewno muszę tych czterech chłopów pozabijać, bo inaczej nie będę miał dostępu do tego doktora Hugo Strange'a. Mógłbym użyć batarangu, żeby zabić jednego z nich, wtedy byłoby spoko. Wróciliśmy tutaj, gdzie byliśmy. Więc gówno mi to dało, w sumie. Mam nadzieję, że chłop zaraz zejdzie. Raczej nie zejdzie. No cholera, no jakby ten chłop zszedł, byłby przy kratce, mógłbym go znokautować, zostałoby trzech. A oni by pewnie poszli tutaj zobaczyć, co się dzieje, wtedy bym poszedł, nie wiem, naokoło. I bym ich pozabił, ale tak, to nie wiem. W ogóle też mnie ciekawi, ile w ogóle oni mają HP, czy oni też tak jakby mają inny przelicznik na to obrażenie jak ja, na przykład na ten pancerz, nie wiem, ciekawe by to w sumie było. I know you are here, Batman. It's too late. Nie trafiłem w niego. Ja nie mogę. No i zrąbałem batarang. Ale dobra. Teraz on wie, że tutaj jakiś dźwięk się wydobywa dziwny. Może oni pójdą. Bejtują się tym. Nie wiem, czy ten Hugo Strange może mnie zauważyć. Ale chciałbym na razie się do niego zbliżać. On wygląda przez tą szybę, on już wie, że tutaj się kręcimy. Ale czas przejść przez te kratki. Mogłem tego batarangę użyć jednak tutaj. Byłoby chyba nawet lepiej niż tam. Ja sądziłem, że tam tego chłopa trafię. Jak widać, przeliczyłem się. Może pójdzie tutaj ktoś na ten balkon go sprawdzić, albo nie wiem co. Ale nie w czterech, jedynie w dwóch byłoby dobrze, albo w jednego. Kurde, no chodźcie tutaj, chłop, no. Jestem przy balkonie, oni są przy kratkach i tak naokoło, no. Ale teraz szybka akcja, musimy wrócić do tych kratek. I na faście zabić jednego z nich. Raczej już nie zabić. No już ja nie mogę, co oni tak chodzą, no. Został mi ostatni przeciwnik, jak widzicie. Go w pięknym stylu nokautuje. Wreszcie się udało. Nie ukrywam, że trochę czasu mi to zajęło. Się skapnąłem, że jest kilka szybów i kilka tak jakby drzwi do wejścia, więc trochę no szkoda, że tak to poszło. Mam tutaj coś do zhakowania, tutaj raczej nie będzie problemu, chciałem powiedzieć. Tutaj pewnie będzie łysy geniusz. I, Hugo Strange, am your successor. I have saved Gotham. Oracle, shut this place down. My pleasure. You've ruined everything. Get your hands off me! Look at what you've done. It's glorious, isn't it? You're finished, Strange. I have powerful friends, Batman. This is just the beginning. You cannot stop me. Soon I will command forces beyond your comprehension.
I have achieved what the great Batman could never do. Gotham will forever thank Hugo Strange! Your part in this is over, Professor Strange. Why? I did everything you wanted. Indeed. You clearly demonstrated that Batman is better than you. Let him die, Detective. He was your puppet, Ra's. Why? You said I could replace you. This was our vision. And you failed to see it through. But... when you came to me with Batman's identity, I gave you this chance to prove your worth, providing you with limitless resources for your plan. You came close, but you have failed me. He's going to die, Ra's. He needs medical attention. Now! Do as you wish, Detective. He's already dead to me. I'm so close. Just give me more time. Too late. I don't give second chances. This is a good day, Detective. Good? People are dying. The world will not miss them. Why should you? Look at my work. You may have defeated Strange, but this is just the beginning. Come with me. We will wipe this world clean. Never. You're wrong, Ra's. You've become what you've always fought against. And I will stop you. I doubt it. Computer, activate protocol 11. What are you doing? Passcode Wayne. No! Get out of there! Ciekawy zwrot akcji. Nie ukrywam, ale po co on to zrobił? Po co on się sam zabił? Chyba, że chciał też Batmana wtedy ugodzić. To się nie dziwię. I noticed. Thank God you're all right. Ra's al Ghul was the power behind Hugo Strange. This whole place was part of his plan. You're kidding. Where is he now? Let's just say he's going to need a trip to a Lazarus pit. Hello? Is anyone there? I'll get back to you. Something's come up. Hello, Batman. I know you can hear me. I've not caught you at a bad time, have I? I was worried that you may have forgotten about little old me. Take a look at your girlfriend, who, as you can see, is in danger of having her pretty little brain splattered all over this camera. Ignore him, beloved. Let him die. Oh, how romantic. Only problem is, I've never felt better. And we both know, you really can't ignore me. Can you? So listen, Batman. I'm putting on a little show for you. It's going to be a doozy. A real red carpet affair. You'd better hurry, though. If you take too long, the leading lady may be found dead in the dressing room. Czyli mamy teraz podążać za sygnałami i zdobyć lekarstwo od Jokera. Spoko, zrobię to dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Następnego odcinka, siemka.